8 obrotów kontrze. Wykonujemy je poprzez zamianę nóg. Nogi przedniej z nogą tylnią. Dystans, w którym to kopnięcie wykonujemy, jest to odległość taka, że nasz przeciwnik nie jest w stanie nas zaatakować żadną techniką, nie robiąc kroku, ale jesteśmy blisko niego, żebyśmy mogli go zaskoczyć. Zasięg, czy tam dystans, z którego wykonujemy technikę, zależy od naszej predyspozycji, to znaczy od refleksu, szybkości wykonywania techniki. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy przeciwnik nas atakuje lewym prostym, a my w tym czasie jesteśmy w stanie go skontrolować kopnięciem z półobrotu.